Dzień dobry, Ewa Tułacz. Zapraszam na program Informacje z Mazowsza. A w tym wydaniu: jak się zabezpieczyć przed kleszczami? Nowatorskie zabiegi ortopedyczne w szpitalu w Ostrołęce. Ruszyła 33. edycja festiwalu mozartowskiego. Coraz cieplejsze dni, dłuższe spacery i kleszcze. Choć nie każde ugryzienie wiąże się z rozwojem choroby, to warto jednak pamiętać, że jeżeli dojdzie do infekcji, to jej skutki mogą być bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia. Na co zwrócić uwagę i jak zabezpieczyć się przed kleszczami? Ukąszenie przez kleszcza jest zwykle całkowicie bezbolesne, a sprawca wyjątkowo mały. Niestety konsekwencje przenoszonych przez niego chorób mogą być niebezpieczne dla naszego zdrowia, a nawet życia. W Polsce do najczęstszych neurologicznych chorób odkleszczowych należą borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu. Kleszczowe zapalenie mózgu ma dość charakterystyczny przebieg, ponieważ jest dwufazowe objawy kliniczne, a więc po tym ostrym takim rzucie, potem jest kilka dni zacisza i potem znowu pojawiają się bardzo silne bóle głowy, które już zmuszają człowieka do interwencji gdzieś w SOR-ze, bo ono wymaga intensywnego leczenia, najczęściej w warunkach szpitalnych. Według statystyku ponad połowę chorych z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego dochodzi do trwałych powikłań neurologicznych. Dlatego specjaliści zachęcają do szczepienia na kleszczowe zapalenie mózgu w każdym wieku. Osoby, które często przebywają na terenach leśnych, które zajmują się bieganiem, sportem, również ludność zamieszkująca regiony takie endemiczne, gdzie te kleszcze są aktywne, powinni się te osoby szczepić na przeciwkokleszczowemu zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych. Kleszcze miałam w swoim życiu ze 100 i ten 101 okazał się tym zarażonym. Po 2 tygodniach straciłam możliwość chodzenia, miałam bardzo silne bóle głowy, byłam sparaliżowana od pasa w dół. Przez 3 tygodnie nie mogłam chodzić. Ze względu na to, co mnie spotkało, zachęcam wszystkich do szczepień, ponieważ te szczepienia naprawdę mogą uratować nam życie. W przypadku boreliozy nie istnieje szczepionka, która chroniłaby nas przed konsekwencjami zakażenia. Ważne jest jednak szybkie wykrycie choroby, które pozwoli na całkowite jej wyleczenie. Borelioza jest chorobą bakteryjną. Bakterie, które dostają się do krwi, muszą mieć pewien okres na namnażanie i dopiero po jakichś 2 tygodniach dają pierwszy sygnał zakażenia, który się nazywa rumień wędrujący. Na skórze, w miejscu ukłucia kleszcza, pojawia się rumień, który się stopniowo powiększa. Towarzyszą mu objawy takie jak gorączka, ogólne rozbicie, bóle stawów, mięśni, takie infekcyjne objawy. Kleszcze najczęściej możemy spotkać na roślinności, której wysokość nie przekracza 2 metrów. Zwykle znajdują się w wysokich trawach i niewielkich krzewach. Najczęściej szukają na naszym ciele miejsc, gdzie skóra jest wyjątkowo miękka i gdzie jest ciepło. Zwykle są to pachwiny, okolice brzucha czy plecy. Wybierając się na spacer, warto pamiętać o chemicznych zabezpieczeniach, czyli tak zwanych repelentach, które ograniczają możliwość złapania kleszcza. Kompletując strój na letni spacer, warto wybierać jasne ubrania, które umożliwiają szybkie dostrzeżenie nawet małych osobników. Kleszcza trzeba wyciągnąć jak najszybciej, ponieważ w ślinie kleszcza znajdują się te patogeny właśnie, albo bakteria borelia, albo inne wirusy. W związku z tym długość kontaktu ze śliną kleszcza jest istotny w przekazaniu tegoż właśnie patogenu. W ostatnim czasie głośno zrobiło się również o kleszczach gigantach. Według specjalistów ten egzotyczny gatunek pajęczaków pojawił się także w naszym kraju i niesie ze sobą duże niebezpieczeństwo. Kleszcze te mogą powodować m.in. groźną gorączkę krwotoczną. Na razie jesteśmy na etapie medialnej informacji i zobaczymy, co dalej eksperci i znawcy, biolodzy powiedzą na temat tych nowych kleszczy. Biolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowali Narodowe Kleszczobranie. Celem projektu jest zlokalizowanie na mapie kraju miejsc, w których egzotyczny gatunek kleszczy może występować. Cały projekt, który my teraz prowadzimy, pragniemy pomóc społeczeństwu w znalezieniu tych kleszczy, jeśli faktycznie się występują w Polsce, ponieważ już są raporty z Niemczech, że już się pojawiła nad Odrą, w różnych innych miejscach jeszcze, więc jest szansa, że te kleszcze się pojawiają w Polsce. I w sumie to ich pojawienie się w Polsce jest nieuniknione.
Jeżeli mamy podejrzenie, że znaleziony przez nas kleszcz może być egzotycznym gatunkiem, należy przesłać jego zdjęcie wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdującym się na stronie narodowekleszczobranie.pl, a samego kleszcza zamrozić na czas weryfikacji przez biologów przesłanego zdjęcia. Staramy się tak w ciągu 2 dni maksymalnie odpowiadać na to zdjęcie i zweryfikować je, ponieważ że bardzo też nam zależy, żeby ten kleszcz trafił do nas w miarę świeży. Warto pamiętać, aby po każdym spacerze dokładnie obejrzeć swoje ciało. Jeżeli zauważymy wbitego kleszcza, należy jak najszybciej go usunąć, robiąc to stanowczym ruchem wzdłuż osi wkłucia. Nie należy kleszcza smarować żadnymi kremami, ponieważ może to powodować u niego wymioty, które zwiększą ryzyko zakażenia. W aptekach dostępne są różne przyrządy, które ułatwiają usunięcie z naszej skóry pajęczaka. W przypadku trudności ze samodzielnym usunięciem kleszcza należy zgłosić się do lekarza. Do niedawna na operację wymiany stawów w renomowanym ośrodku trzeba było czekać bardzo długo. Jednak ostatnio na ortopedycznej mapie pojawiają się nowe placówki, które świadczą usługi na wysokim poziomie, a czas oczekiwania na zabieg jest zdecydowanie krótszy. Tak jest między innymi w Ostrołęce. O Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce jest coraz głośniej. To za sprawą innowacyjnych metod leczenia i zdobywania najlepszych specjalistów. W ostrołęckim szpitalu działa poradnia ortopedyczna, co jest niezbędne do kwalifikowania pacjentów do leczenia szpitalnego. Została podzielona na segmenty, m.in. chirurgia kręgosłupa, chirurgia ręki czy endoproteza plastyka. Dzięki takiemu rozwiązaniu są krótsze kolejki do konkretnego specjalisty, a to usprawnia też kwalifikacje do leczenia. Nasz szpital myślę, że zachowuje się dużą dynamiką rozwoju. Oczywiście oddział ortopedyczny w ostatnim okresie chyba jest jednym z liderów tego rozwoju, ale nie tylko. Także oddział chirurgiczny, kardiologiczny, oddział onkologiczny. Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej wykonuje coraz nowocześniejsze i nieinwazyjne zabiegi ortopedyczne czy neurochirurgiczne. Wykonują je lekarze, którzy nie pozostają w tyle za nowinkami medycznymi i wykorzystują możliwie najnowocześniejszy dostępny sprzęt. Oprócz zabiegów endoproteza plastyki i dużych stawów wykonujemy całą gamę zabiegów z zakresu chirurgii urazowo-ortopedycznej, od zabiegów chirurgii ręki poprzez zabiegi złamań miednicy. Atutem ostrołęckiej ortopedii są wprowadzone niedawno wysoce wyspecjalizowane zabiegi chirurgii kręgosłupa prowadzone przez tandem doświadczonych lekarzy. Specjaliści stosują różne metody leczenia. Wszelkiego rodzaju chorobami zwyrodnieniowymi kręgosłupa, zarówno w odcinku szyjnym, czasami w piersiowym, najczęściej w lędźwiowym. Najczęściej jest to tylna stabilizacja kręgosłupa. Niemniej jednak teraz w związku z tym, że mamy możliwość chirurgii mini-inwazyjnej, stosujemy stabilizację 360 stopni. Codziennością w oddziale są zabiegi stawów, na przykład biodrowych i kolanowych. W naszym ośrodku wykonujemy zabiegi endoprotezoplastyki stawów biodrowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik małoinwazyjnych. Przed chwilą zakończyliśmy zabieg endoprotezoplastyki całkowitej cementowanej stawu kolanowego. Jest to jeden z zabiegów, z wielu zabiegów wykonywanych w naszym oddziale. Ten zabieg jest dedykowany dla pacjentów z przewlekłą chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych. MSS w Ostrołęce stale się rozwija, a co za tym idzie, szuka lekarzy. Mamy zapotrzebowanie na lekarzy wszystkich specjalności. Zapewniamy bardzo dobre możliwości kształcenia zawodowego. Ten oddział sam sobą zachęca, bo dostęp do bloku, do operacji, do nauki, do wielu różnych fachowców. Mamy teraz bardzo dużo lekarzy specjalizujących się w wąskich dziedzinach, tak jak to zaplanowali nasi ordynatorzy. Ostrołęcka ortopedia to także leczenie zmian nowotworowych narządu ruchu, a wkrótce do pracy wkroczą roboty. Dodatkowo także otwieramy się na innowacje i nowoczesne metody leczenia. W naszych planach w najbliższym czasie jest również wprowadzenie zabiegów przy użyciu robotyki. Oddział urazowo-ortopedyczny Ostrołęckiego Szpitala ma blisko 50 lat doświadczenia. Zespół lekarzy ortopedów cały czas szkoli się w swoich specjalnościach, między innymi w szpitalach w Belgii i Luksemburgu. Rozwój mazowieckich szpitali nie byłby możliwy bez wsparcia. Ochrona zdrowia jest jednym z priorytetów samorządu województwa, który tylko w tym roku dofinansuje remonty i inwestycje w mazowieckich placówkach medycznych kwotą blisko 440 milionów złotych. 13 maja w Filharmonii Narodowej odbyła się uroczysta gala otwarcia 33. edycji Festiwalu Mozartowskiego organizowanego przez Warszawską Operę Kameralną.
Festiwal mozartowski organizowany jest nieprzerwanie już od 33 lat. Wydarzenie przyciąga melomanów i miłośników muzyki Mozarta z całej Polski, którzy przez prawie 2 miesiące mogą uczestniczyć w specjalnych koncertach, spektaklach i warsztatach. Festiwal mozartowski wrósł już w mapę wydarzeń kulturalnych Warszawy. Jest jednym z najważniejszych na całej mapie Polski. Ale ja się cieszę, że obok tego dużego festiwalu rośnie nam dziecko. I dziecko ma już 5 lat. Jest to festiwal Mozart Junior z młodymi dla młodych, gdzie dzieci się uczą i młodzież teatru, ale aktywnie, czyli budując scenografię, śpiewając, operując marionetkami w teatrze, czy budując kostiumy. W trakcie trwania festiwalu na scenie będzie można zobaczyć światowej sławy gwiazdy operowe. Na wielkim otwarciu usłyszeć można było m.in. Jessica Pratt oraz Petra Nekoraneca z orkiestrą MACV pod dyrekcją Michała Maciaszczyka. Na szczególną uwagę zasługuje koncert powołanej specjalnie na festiwal Młodzieżowej Orkiestry Mozartowskiej, w skład której wchodzą najzdolniejsi uczniowie szkół muzycznych z całej Polski. Powołaliśmy do życia Młodzieżową Orkiestrę Mozartowską, która zagra na finał i mamy zamówienie kompozytorskie. Chcę śpiewać, ale nie mam gdzie. Dlaczego nie mam gdzie? Bo każdy myśli o talent show telewizyjnym, a my zapraszamy dzieci i młodzież, żeby śpiewała w operze. Natomiast duży festiwal to festiwal wielkich gwiazd. W tym roku festiwal zawita również do Wiednia i to aż na 3 wieczory. Imprezę zakończy gala finałowa w Teatrze Polskim, która odbędzie się 30 czerwca. W radomskiej elektrowni można oglądać nową wystawę. To zbiór prac Rajmunda Ziemskiego, pochodzącego z Radomia artysty, który uprawiał malarstwo w typie sztuki informel. Rajmund Ziemski był prekursorem nowoczesnego spojrzenia na proces twórczy w malarstwie. Posługiwał się językiem abstrakcji. Jego pracę można oglądać w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. Rajmund Ziemski malował nieoczywiste pejzaże, które nie przypominają tych obserwowanych w rzeczywistości. Tworzył głównie niepowtarzalne i metafizyczne obrazy. Ekspozycja jest przekrojem prac z całego okresu jego twórczości, a jednocześnie przedstawia historię życia artysty. Na wystawie jest blisko 130 prac malarza. Możemy także poznać historię człowieka artysty, który przez ponad 50 lat tworzył obrazy w swojej pracowni i w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 8 września. Zabawa, koncerty, warsztaty, gry, konkursy, ale także edukacja, profilaktyka zdrowotna czy lokalne przysmaki to atrakcje, które w tym roku przygotowały władze województwa dla mieszkańców Mazowsza w ramach corocznych Mazopikników. W tym roku odbędą się w 10 miejscowościach na Mazowszu. Mazopikniki to cykl plenerowych imprez dla mieszkańców całego województwa. Pierwsze z 10 zaplanowanych w tym roku odbędzie się 25 maja w Radomiu w Muzeum Wsi Radomskiej, a kolejny 8 czerwca w Opinogórze Górnej. Mazopikniki będą się odbywały w godzinach od 12 do 18. Wśród atrakcji są m.in. pokazy iluzjonistów, animacje taneczne, gry i zabawy dla dzieci z nagrodami oraz lokalne przysmaki. Nie zabraknie też elementów prozdrowotnych. Odwiedzający mazopikniki będą mogli nauczyć się pierwszej pomocy, zmierzyć sobie poziom cukru, tlenku węgla w wydychanym powietrzu czy pojemność płuc. O godzinie 19 wystąpią gwiazdy wieczoru, takie jak Demono, Jacek Stachurski czy Poparzeni Kawą 3. Na koniec przypomnę tylko, że najbliższe mazopikniki odbędą się 25 maja w Radomiu i 8 czerwca w Opinogórze Górnej. Życzę Państwu udanej zabawy, a my widzimy się za tydzień. Do zobaczenia!